Nigdy nie budujesz, Gastonie! Jesteś najlepszym myśliwym na świecie! Tak, wiem. Ty pokonasz każdą bestię i zdobędziesz każdą dziewczynę! To prawda, Lefou. A zamierzam zdobyć tę dziewczynę. Córkę wynalazcy? Właśnie ją. To ona zostanie moją żoną. Ale ona... Jest najpiękniejsza w mieście! Wiem, ale... Jest najlepsza! Czyż nie zasługuje na najlepszą? Jeju, patrzcie! Ile dziś na niebie gwiazd! O jedną za dużo. Ty tu nie pasujesz, co mała? No sama wiesz, jak to jest. Każdego zdrajcę spotka zasłużona kara! Nie dam ci uwolnić żadnych rzeczy. One są moje! Nawet o tym nie myśl. Nie będzie już żadnych gwiazdek z nieba! Nigdy! Przecież zawarłyśmy umowę. Prawda, Kopciuszku? A ja nigdy nie łamię danego słowa. Jaki dobry pomysł. Te korale. To idealny wręcz dodatek. Dziewczęta, dziewczęta. Wystarczy tego. Szybko idziemy do powozu. Nie powinnyście się teraz denerwować. Prosty nie do wiary! Przez 16 lat nie mogę jej odnaleźć. Przecież nie rozpłynęła się w powietrzu. Gadaj, łotrze! Czy szukałeś jej wszędzie? Słyszałeś coś podobnego? W ciągu tych 16 lat szukali niemowlęcia. Idioci! Bałwany! Co o tym sądzisz? Kto jest lepszy? Ta twoja przemiana też służy dobru? Tak mi się wydaje. A to według moich zasad bardzo źle. Więc paskudo, obawiam się, że będę musiała cię zatłuc. Ale dam ci niewielką szansę. Obłędnie kocham zawody. No dobra, zaczynamy, paskudo. Ubawimy się do łez obydwoje. Wygrałam, skończyła się zabawa. Och, ty wredny dziobaku, zaraz ci skręcę kark! Weźmiesz ją daleko w Knieje, znajdziesz jakieś odludne miejsce, gdzie będzie mogła zrywać kwiatki. Zamilcz! A jeżeli mnie zdradzisz, strzeż się. Chcę mieć całkowitą pewność, że mnie nie zawiodłeś. Przynieś jej serce. W tym... Jesteś sama, złociutka. Nie ma krasnali? Tak, ale przekonasz się, jak skosztujesz, skarbie. Ależ odważna i barwna drużyna. Świniobóz, pomynaczka i zapomniany wędrowny świerak. Być może zainteresuje was, co wkrótce przyniesie wam los. Teraz wskrzeszę moją armię umarłych. Odrodzeni w kotle. Powstańcie i nieście ze sobą śmierć. Wreszcie nadszedł nasz czas. Pocałunek ukochanego. Och, Anno. Ale tak się składa, że nie kocha cię tu nikt. Jako najmłodszy z 13 braci nie miałem widoków na tron, dlatego postanowiłem wrzenić się w jakąś królewską rodzinę. Co? Ale o czym ty w ogóle? Twoja siostra była oczywiście lepszą partią, ale z nią nie było się jak dogadać. Za to ty... Hans! Ty byłaś tak zdesperowana, że chciałaś poślubić mnie dosłownie z marszu. To ci nie ujdzie na sucho. O, już mi przecież uszło. Ja, Shir Khan, chciałbym zamienić z tobą słówko. Nieprawdaż? Ja tylko na chwilę. Wybacz, jeśli ci w czymś przeszkodziłem. Śpiewając kołysankę. Kogo tam masz? Teraz szukam ludzkiego szczenięcia. Zagubionego. Nie wiesz, gdzie może być? Chociaż... Gdybyś spotkał ludzkie szczenie przypadkiem, zawiadom mnie pierwszego. Rozumiesz?
rozumiesz? Za to, co mi zrobiłeś, zabiję! Nie wrzeszcz, Fajans. Przepraszam. Dostałeś kupę forsy. Oddajesz bzdety. Wiesz, co się dzieje z ludźmi, którzy próbują mnie nabrać, Fajans? Czy wyraziłem się wystarczająco jasno? No proszę, masz więcej szczęścia niż rozumu. Jestem z ciebie dumny, Fajans. Tak, w końcu ruszyłeś mózgownicą. Daję ci jeszcze 12 godzin. I pamiętaj, to twoja ostatnia szansa. Kobiety, jakie to typowe. Dzięki, Jones. Nawet gdybyś nie był dzikusem, nie wiedziałbyś, co dalej. Nikt nie zna ścieżek do kobiecego serca. A dlaczego? Bo nie ma możliwości obejrzenia z bliska goryli. Jest taka niezadowolona, zawiedziona. Wybacz mi to niemiłe powitanie, mój chłopcze, ale nie mogę mieć tu scen, kiedy będziemy zamykali twoich przyjaciół w klatkach. Za co? Za 300 funtów szterlingów od sztuki. A właśnie, chcę ci za to podziękować. Bez ciebie nie znalazłbym tych goryli. A jak znajdziesz? Dużo bym dała, bym mieć u boku kogoś, kto odważyłby się podążyć za nim. A więc nic mu się nie oprze, tak? Czyżby? Pojęcia nie macie, z kim zadarliście. I wiecie, tak mi przyszło do głowy, że jeśli mam zachować koronę, będzie mi potrzebne jakieś alibi, kiedy zjawię się bez was. Powiedzmy, że na balu nagle pojawił się jakiś straszny smok i wszystkich pozabijał. Jedziemy na tym samym wózku, Judy. Niedoceniane, lekceważone. Nie masz już tego dość? Drapieżniki. Może są silne i głośne, ale to ofiary mają przewagę liczebną. 10-1! Jednak lepiej byłoby uprawiać marchewkę, co? Chociaż w sumie to szkoda, wiesz? Nawet cię lubię. Zabijesz mnie? Nie, jasne, że nie. Nie ja. Tak, błagam, jakiś zdziczały lis grasuje po Muzeum Historii Naturalnej. Postarunkowo Hobbs jest ranna, pośpieszcie się. Strach zawsze działa. A ja naszprycuję wszystkie drapieżniki w mieście, jeśli będzie trzeba. Dzielnie się spisaliście. Odkryliście wroga. Czyżby zaprosił mnie? Budując ten mur, rzucił mi wyzwanie. Przybyłem zmierzyć się z nim. Idźcie! I niech cesarz wyśle silną armię. Jak moja. Ilu trzeba, żeby wiadomość dotarła? Mam już dosyć twojej wyniosłości, starcze. Na kolana! Pokłonią się jej kawałki. Nie. Dziękuję, dziękuję. Ale nie zawsze były tu szampan i ostrygi. Bywały też przeciwności. Wszystko przez tego miernotnego, nędznego detektywa Bazyla z Baker Street. Od lat ten lichy, drogorzędny szpicel szkodził mi jak tylko mógł. Nigdy nie mogłem mieć spokojnej głowy. Ale to już przeszłość. Tym razem nic i nikt, nawet Bazyl, nie stanie mi na drodze. Co takiego? Jak mnie nazwałeś? O, mój drogi Bartolomeo. No więc niestety zrobiłeś mi wielką przykrość. A wiesz dobrze, co się dzieje, gdy ktoś mi zrobi przykrość. Przynajmniej nie chcecie kraść, rabować trofeów, które należą się mnie. Zarzucili mi fałszerstwo, ty. A. Gdy zaprezentuję im tę istotę, będą musieli wszystko odszczekać. A wiesz, Karl, ci przestępcy, którzy przelotnie tu się zjawiają, na ogół wciskają mi niezłe bajeczki. To kartograf pracował nad mapą. To botanik katalogował bulwy. I starszy pan, który chciał osiąść u podniebnych źródeł.
Twoja historia jest najciekawsza i nie mogę się doczekać jej zakończenia. Ale przecież one są! Ale kto król? Szczeniaki, nie rób takiej naiwnej miny! No powiedz wreszcie, gdzie są te male potworki! Ha, Nitko, dowcipna jesteś, no oczywiście zapomniałam. No chodź tu, stare psiwsko, no chodź! Uwielbiam piękne futra. To moja jedyna prawdziwa przyjemność, moja pasja. Anita! Jej Beethoven! I ta fajeczka! Robert, jaki z ciebie głupiec! Halo? No, hal, to ty? Zabroniłam ci tu dzwonić! No dobrze, znam cię, Mojżeszu. O co ci chodzi tak naprawdę? Mojżeszu, nie mogę zmienić niczego, co widzisz. Ja muszę dbać o zachowanie tradycji. Dźwigam brzemię korony mojego ojca. Nie będziesz mi rozkazywał, nie będziesz mi groził. Ja jestem gwiazdą wieczorną i zaranną. Ja jestem faraonem! Mój ojciec najlepiej wiedział, jak trzeba postępować z twoimi braćmi. Ramzesie! I widzę, że nadszedł czas, by dokończyć jego dzieła. Ramzesie! A wtedy będzie wielkie narzekanie w ziemi egipskiej, jakiego nigdy nie było i jakiego nie będzie więcej! Tak. Wygląda na to, że masz za dużo czasu. Ja tego naprawdę nie zrobiłam. Milcz! Zamiast zajmować się gospodarstwem, dokuczasz moim córkom, za mało gonię cię do roboty. Zdaje mi się, że ten duży dywan w holu jest bardzo brudny. Wytrzep go. Słyszysz? I okna w całym domu też są brudne. Masz się umyć. Aha. Jeszcze wytrzepiesz gobeliny i firanki. Ja też nie. Na pewno to jakaś... O, co się stało? Ona mi kogoś przypomina. Jak się masz, Pinokio? Dokąd się tak śpieszysz? Jak się czuje nasz znakomity aktor? Ach, mój biedaku, pewnie masz zrujnowane nerwy. No tak, stan niebezpieczny? Zwołamy konsylium, postawimy diagnozę. Panie doktorze, proszę notować. Sprawa jest dla mnie jasna. Mój chłopcze, ty cierpisz na uczulenie? Tak, a sposób leczenia jest tylko jeden. Wypoczynek na Wyspie Radości. Tak, w tym radosnym miejscu dla grzecznych chłopców, gdzie każdy dzień niedzielą jest. Tak, wiem. Co będziecie z tego mieć? Mówię, jak tylko załatwię ta ducha labufa. Tak, to lubię. Teraz znajdziemy pana żabę. Szukajcie wszędzie. W baju, w mieście. Muszę go mieć żywego. Gratuluję ci, Tian. Twe marzenia są doskonałe. No choćby ten lokal. Będzie to klejnot w koronie Nowego Orleanu. Ale ty? Ty możesz dać swojemu tacie wszystko, o czym zawsze marzył. Siebie nie bierz! Książę Ali to nie kto inny, tylko ten nędzny hultaj Alady. I to on ma lampę jagą. Niech sobie wiwatują. Jestem teraz twoim panem. I to jest pech. Ginie, oto me pierwsze życzenie. Chcę rządzić tutaj jako sułtan. Teraz panują tu inne rządy. Moje rządy. Teraz będziecie wy kłaniać się mnie. Nie zaczynaj ze mną, zniszczę cię. A teraz spójrz, jak twój dywan truje przestrzeń. Dzięki Bogu, żeś go uratował. To się chwali, Smes. Dziękuję. Nie traćcie ducha, ludzie. Wkrótce dotrzemy do nowego świata. I pamiętajcie, co nas tam czeka. Wolność. Bogactwo. Przygoda naszego życia. Jesteście najlepszą angielską załogą i nic, ani wiatr, ani deszcz, ani tysiące okrutnych dzikusów nie powstrzymają nas. Teraz mamy szansę! Ognia! To oszustwo! Nie wierzcie! Ognia! Wszystkich was powieszę za to! Ohohoho. Cóż widzą moje oczka? Takie błyszczące, lśniące. Chwila, moment. Toż to człowiek! Gadaj, skąd się wzięłaś tutaj? W krainie potwor... Wybierz gałkę młoda. Tracę troszkę wątek, jak tak przeskakujesz. No, jazda! Zdecyduj się! Fikuśny z ciebie stworek, nie powiem. Zostaw!
mam to po babci. Mam to po babci. Ja zeżarłem babcię. Trwało to z tydzień, bo na emeryturze przytyła. Patrz na mnie. Stań prosto. Co ty wyrabiasz z rękami? A teraz ukłon. Nisko. Otwórz usta szeroko. I powtarzaj. Tak jest, wasza wysokość. Ja jestem od zadawania pytań. Czy grasz w krokieto, moje dziecko? Taki jest, wasza wysokość. No cóż, więc jeszcze czekamy. A teraz, czy jesteś gotowa na stracenie, moje dziecko? Najpierw stracenie, a wyrok może być później. Hej, ściąć jej głowę. Niejedna dziewczyna chciałaby być dziś na twoim miejscu. Bo właśnie dziś... Spełnią się twoje marzenia. Myśliwska chatka, sarna czy też łoś właśnie się piecze. Broń się, bestio! Taka delikatna, że się nie broni! Wyłaź i broń się! A więc co, kochasz ją, bestio? Czy naprawdę myślisz, że będzie ciebie chciała? Jeśli może wybrać mnie? Znów ty i ja. Teraz moja klątwa nareszcie się dopełni i ostatnia z rodu Romanowów zginie! Dziwne, nagle wszystko jest jasne, Bartok. Będziesz musiał wyjść z czyśćca. Nareszcie? Tyle mam pięknych wspomnień z Paryża. A jakaż to radość widzieć, jak Bachor Romanowów ginie z mojej ręki. Teraz specjalna śmierć dla specjalnie pięknej. Co tu znaleźć? Jeden kęs wirującego jabłka, a oczy ofiary zamkną się na zawsze śmiertelnym śniem. Zanurzmy jabłko w otwartym. Niech śmiercionośni przeniknie je sen. Jeszcze się zaczerwienić musi, tym łatwiej pannę Śnieżkę skusi. To nie dla ciebie, to dla Śnieżki. Oh, kto może dzwonić tak późno w nocy? Tutaj Lombard, madamy Meduzy. To ja. Snoops! Nic nie mów, Snoops, daj mi zgadnąć. Znalazłeś! Tak, znalazłeś diament! Nie ma problem. Dać czas, szefowo. Dać ci czas? Ty żałosny łamago! Jesteś tam już od 3 miesięcy! Natychmiast sama ruszam do diabelskiego rozlewiska! W ogóle w to nie wierzę. Walę w gościa wszystkim, co mam! A on nawet... Co to jest? Mam zaledwie dobę na pozbycie się tego pupka. Albo cały plan, knuty pilnie przez 18 lat, pójdzie z dymem. A ty nosisz mi barachło z jego gębą! No i bardzo dobrze, bo kto niedawno cię wpakował ten cały pasztet, co? Ty mi sprzedajesz duszę, żeby ratować życie swego kochasia, a ten szmaciarz, jak ci dziękuję? Daje nogę do jakiejś lasencji. Ludzie już nawet przebąkują. No, ja oczywiście nie wierzę w te plotki, że stanęła między tobą a Piotrusiem. Ale co ja widzę? Łzy! Więc to jednak prawda. O, znik! Jak niegodziwie potrafi postąpić mężczyzna z kobietą. Odbiera jej najlepsze lata życia, a potem... nieszczęśliwą i złamaną odrzuca precz od siebie. Jak starą rękawiczkę. Potem północny wschód. Raz, dwa, trzy. No i co dalej? Mów dalej, moja droga. Teraz im bardziej Kowu zbliży się do córeczki, tym samym bardziej zbliży się do Simby. Jak mogłeś to zrobić? Otóż to! I w ten właśnie sposób zdradziłeś swoje stado. Zdradziłeś skazę! Nie wykręcisz się już! Nuka nie żyje i to przez ciebie! Nie. Zabiłeś własnego brata! Słuchajcie mnie! Simba jest ranny i słaby. To właściwa pora na atak! W tej walce siłę i słuszność macie wy! 15!
15 szczeniaków! Fantastyczne, nieprawdopodobne, nie do uwierzenia! Ach, ty skończona ofermo! Ty! Ty! W porządku? Ale pamiętaj, nigdy w życiu ci tego nie daruję! Nigdy! Uprzedzam cię, Anita, koniec z naszą przyjaźnią! Mam dosyć twojego głupka, ty! Zapłacisz mi za to, zobaczysz, jeszcze będziesz mnie błagał, ty! Głupku, kretynie, ty! Muzykancie! Wrócę to jutro rano, jeżeli nie zrobicie tego, co kazałam, to wezwę policję, przysięgam! Wykończę was! Wasza wysokość chyba nie zapomina, że ja lojalnie służę królestwu od wielu, wielu lat. Przestaw, Weiche, krąg! Nie chcę! Na gwizdek ja wmontowałam tę Weiche. A, jakby to zrobić? O, już wiem. Zamieni go w pchłę, małą, bezbronną pchłę, a potem włożę tę pchłę do pudełka, a to pudełko w drugie pudełko, a to drugie pudełko wyślę do siebie pocztą, a jak dojdzie... Rozwalę je młotkiem! Genialny, genialny, genialny plan, no cudny wręcz! Ja przygotuję czarodziejski napój, który zamieni cię w kobietę na 3 dni. Słyszysz? 3 dni. A teraz uważaj, bo to bardzo ważne. Zanim 3 dnia zajdzie słońce, ty musisz doprowadzić do tego, żeby książę się w tobie zakochał. Co więcej, pocałował cię. Masz jeszcze urodę, śliczną buzię. No i doceń to, co jest najważniejsze dla kobiety. Język ciała. Ty! Nie rzucaj mi się tu, ty smarkulo! Czy byś podpisała, czy nie? Coś zmieniło się tutaj. Czytanie jest nowa. Jaka ładna. Bardzo przypomina tę cygankę. Ach tak. Ty pomogłeś jej uciec! A teraz cały Paryż płonie tylko przez ciebie! Powiedz, jakie szanse miał biedny, potworkowaty chłopak, taki jak ty, wobec zdradzieckiej, pogańskiej dziewki? Tak. Ale nie martw się, Quasimodo. Ona wkrótce już zniknie z naszego życia. Uwolnię cię od jej złego czaru. Nie będzie cię już dłużej dręczyć. Simba! Co za niespodzianka, że jesteś. Że żyjesz. A, jeszcze nie podzieliłeś się swą tajemnicą. Proszę bardzo, masz okazję to zrobić. Powiedz im, kto jest odpowiedzialny za śmierć Mufasy. Więc jesteś winny. Ach, Simba, znów masz kłopoty. Lecz tym razem tatuś ci nie pomoże. I teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego. O, tak, przypomniało mi się. Tak samo patrzył na mnie twój ojciec, nim zginął. O! Zdradzę ci moją tajemnicę. Ja zabiłem Mufasę. Proszę. Cóż za doborowe towarzystwo, drogi królu. Książęta, panowie szlachta, mieszczanie i... O, doprawdy. Kogoż tu nie ma? I cóż, biedne, naiwne istotki. Chciałyście oszukać mnie? Mnie, władczynię złych mocy? Oto wasza ukochana królewna. Teraz się będziesz ze mną bił. Wiedz, że szatańskich użyje sił. Nazbierałam pasternaku. Upij, chcę ci pyszną zupę krem na obiad. Twoją ulubioną? Niespodzianka! Oj, nie bądź ty... Nie chcę tego więcej słuchać! Nigdy w życiu nie wyjdziesz z tej wieży! Nigdy! Oczywiście. Znowu to ja jestem ta zła. Widzisz, do czego w końcu doprowadziłaś? Ale nie denerwuj się. On zabierze naszą tajemnicę do grobu. A jeśli chodzi o nas, zabiorę cię w miejsce, gdzie nikt cię więcej nie znajdzie nigdy! Nie! Coś ty zrobił! Coś narobił! Nie! 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 Nie!
wieku w magicznym zwierciadle, co moc władczyni swej znasz. Przez mgły i mrok, czy czujesz mój wzrok? Słysz! Powiedz, zwierciadlo, powiedz mi przecie, kto teraz najpiękniejszy na świecie? Śnieżka w lesie leży, umarła. Leśniczy przyniósł mi dowód. Widzisz? Jej serce. Jest. Jest formuła, która zmieni urodę mu w szpetność. Zmieni królewskie szaty w żebraczy lach. Już zbliża się magiczny zew.